Sponsoring Nory i Gry popełniła z premedytacją telewizja UPC, w której obejrzysz wszystko, nawet coś takiego. Witam Ciebie, internautko, witam Ciebie, internauto, na kolejnej sekcesji z Norą i Kres. Mam nadzieję, że jesteście już absolutnie zrelaksowani i orgiastycznie nastawieni na nasze dzisiejsze spotkanie. Bardzo Was przepraszam, ale z tego co widzę, to gdzieś zawieruszył się mój kontaktor. Nie, czy ktoś mógłby zadzwonić? O, dziękuję. O, dziękuję bardzo. O, bardzo głupi żart, zupełnie nie wiem, jak ten kontaktor się tam znalazł. Najważniejsze, że jest, bo wiadomo, że na pochyłe drzewo to i Salomon nie naleje, prawda? Dobrze, już wszystko mamy, także możemy zaczynać dzisiejsze, moi drodzy, moi mili, spotkanie. A dziś do naszej sekcesji wtargną paranoje i zaburzenia. My wślizgniemy się w odmęty ludzkich dysfunkcji. Będziemy również penetrować ludzkie fobie. No ale tak. Oczywiście oczyszczamy atmosferę, wormy, precz, proszę bardzo, za moim przykładem, wszyscy je strzepmy i konsekracja. Sprawdźmy naszą dzisiejszą korespondencję. List wyraźnie od mężczyzny. Tak, od Bogdana. Cóż on pisze? Noro, mam straszliwy problem. Na samą myśl o tym ogarnia mnie paraliżujący lęk. Otóż panicznie boję się klaunów. Gdy przechodzę koło sklepu z zabawkami, muszę zamykać oczy, a wyprawa do cyrku skończyłaby się pewnie zawałem. Noro, nie wiem co robić, ratuj, ratuj, Bogdan. Sprawa jest jasna, Bogdanie, rada moja również przezroczysta. Przede wszystkim, mój drogi, oddaj film DVD, straszny film, dwójkę, do osiedlowej wypożyczalni. Je suis là. Trzymasz go już zbyt długo, pół roku, będą z pewnością nieprzyjemne dopłaty. Na pewno już widzę to swoimi oczami duszy. Obejrzałeś już ponad setkę razy słynną łóżkową scenę z wujkiem Rejem. Bardzo nieładnie. Również to można podciągnąć do Twoich zaburzeń, mój drogi. Choć oczywiście są to już zaburzenia bardziej radosne i ekstremalnie banalne. Oczywiście chciałam Ci o tym powiedzieć. Przede wszystkim również podejrzewam, że widok z Twojego okna, dokładnie wiem, co z tego okna, mój drogi, widzisz. Jest tam achajot. Z pewnością, czyli amerykańska hamburgerowa jadłodajnia, a tam przed nią siedzi wiecznie uśmiechnięty, nieruchomo obiekt paraliżującego Twojego strachu. Także moja rada jest taka, odwróć łóżko tyłem do okna, połóż się koniecznie na prawej stronie, broń Boże, na brzuchu, ponieważ ucierpi wątroba, nie na plecach ucierpią płuca, nie na lewej stronie ucierpi serce, a prawa, to wiadomo, prawa strona ucierpi jedynie ręka i tak nadużywana, bo o jej wyczerpującej już kondycji świadczy już mocno wymęczony Twój charakter pisma. Mój drogi, mimo wszystko życzę Ci powodzenia i kwiat dla Ciebie na nadchodzący tydzień to storczyk stojący na sztorc w drewnianej koniecznie doniczce. A w naszym dzisiejszym sekcesyjnym, niespodziankowym sklepiku kolejna niespodzianka. Przygotowaliśmy Ci dla Was abonament, moi mili, na kursy tantryczno-antyparanoidalne w ukraińskim centrum specjalistycznym non gratis. Właśnie, dobrze, że mi się przypomniało, ponieważ na poprzedniej sekcesji pytałam Was w naszym klubie językowym o zagadkę, jak brzmi w języku łacińskim istota lekkich obyczajów. Oczywiście nadchodzące odpowiedzi persona non gratis, ale nastąpiła pomyłka. Pytanie powinno brzmieć, jak w języku łacińskim nazywa się osoba nieposiadająca mebli. I tu prawidłową odpowiedzią jest persona non grata.
Także to jest prawidłowa odpowiedź. Także macham do Was z sercem i przesłaniem, że lewy pas to nie kółko różańcowe.